Wizyta Mateusza Morawieckiego w Końskich odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Możemy więc z niej zaprezentować Państwu głównie wrażenia i opinie jej uczestników. Z premierem spotkać mogli się tylko wybrańcy, samorządowcy, radni, sołtysi, wybrani działacze. Celem wizyty było promowanie nowego programu Prawa i Sprawiedliwości Polski Ład. Niestety postronni obserwatorzy, mieszkańcy miasta, w tym także przedstawiciele naszej redakcji, mogli zaobserwować niemal wyłącznie kolumnę rządowych samochodów. Premier Morawiecki przyjechał do zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 w Końskich. Kolumna aut wjechała na zamknięty plac szkoły, a po kilkudziesięciu minutach wyjechała. Dowiedzieliśmy się, że wewnątrz placówki odbyło się spotkanie z samorządowcami, wybranymi gośćmi w sprawie programu Polski Ład. Panie starosto, pożegnaliście przed chwilą premiera Mateusza Morawieckiego. Najpierw było spotkanie w mechaniku naszym. Spotkanie trochę za zamkniętymi drzwiami, przynajmniej dla mediów. O czym tam rozmawialiście? Pan premier przedstawił założenia Polskiego Ładu, czyli nowej perspektywy na wyjście z sytuacji po-covidowskiej. Spotkanie było zamknięte z uwagi na to, że było to spotkanie z samorządowcami z terenu całego województwa świętokrzyskiego, byli parlamentarzyści. No, udane, owocne spotkanie. Cieszę się, że pan premier przyjął zaproszenie tutaj do nas jeszcze do starostwa. Była okazja spotkać się jako zarząd z panem premierem. Teraz czekamy na efekty tego wszystkiego, że przyjdą, że dostaniemy duże wsparcie, a na to się zanosi. Teoretycznie nie było to nic nowego, czego byśmy nie słyszeli wcześniej w zapowiedziach rządowego programu, natomiast było kilka konkretów dotyczących województwa świętokrzyskiego i możliwość poruszenia naszych lokalnych problemów. Ja, zachęcony zresztą do udziału w dyskusji, przypomniałem o tym, że jednym z największych problemów, które może być rozwiązane przez pieniądze z Polskiego Ładu, jest dokończenie ruchu obwodniowego w Końskiej, czyli budowa obwodnicy północnej. Jeżeli nie ten Polski Ład, to na długo, długo do przodu nie widzę żadnej innej, lepszej, alternatywnej możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia, a dla gospodarki końskiej, dla komunikacji, no to jest coś, co jest niezmiernie ważne. Cieszę się, że mogłem powiedzieć to przy osobach, które będą współdecydowały o tym, jak te pieniądze dzielić, na co przeznaczyć. Panie burmistrzu, jak pod kątem takim technicznym wyglądało to spotkanie? Kto tam zasiadł na trybunach, kto wysłuchiwał premiera? No bo media uczestniczyć w nim nie mogły. Zaproszenia były rozesłane różnymi drogami, ale gospodarzem spotkania był pan starosta Piec i wydaje mi się, że ostateczna lista gości była uzgadniana z nim przez osobę zapraszającą, którą w tym przypadku był prezes Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim, pan poseł Lipiec. Ja w każdym razie dostałem zaproszenie wczoraj wieczorem od pana posła Lipca. Wiem, że koledzy również podobną drogą z kilku źródeł dostawali zaproszenie, więc było to pod tym względem trochę niespodziewane, natomiast no, powiem tak, jeżeli już mieć do czynienia z zaskoczeniem, to fajnie, że z takim. Ale to byli tylko samorządowcy, czy mieszkańcy też tutaj jacyś trafili się na tej sali? Nie znam klucza, ale wiem, że oprócz samorządowców, czyli radnych, bo widziałem radnych powiatowych, radnych gminnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, byli działacze różnych szczebli samorządu, czyli z rad sołeckich, widziałem jedną przewodniczącą koła gospodyń wiejskich, więc zakres, który decydował o zaproszeniu, był chyba dosyć szeroki. Co mogli usłyszeć samorządowcy, jeśli chodzi o Polski Ład? Że to jest program przede wszystkim dla samorządów i to jest program dla samorządów takich jak właśnie miasto Końskie, jak powiat konecki. Ale nie tylko, bo była na przykład pani prezydent z Kielc i mówiła też o tym, że Nowy Ład odpowiada potrzebom takich miast jak Kielce. Polski Ład to jest program dla samorządów, program, który pozwala niwelować różnice w dochodach, w rozwoju gospodarczym czy infrastrukturze między różnymi samorządami, ale to nie znaczy, że jest tylko dla tych mniejszych czy słabszych samorządów, jest także dla dużych miast. O czym to spotkanie było, co usłyszeliście, o co pytaliście? Przede wszystkim o Polsce, o środkach, które jest dedykowane z Polskiego Ładu. Rozmawialiśmy o możliwościach dofinansowanych. My mówiliśmy odnośnie gospodarki wodnej, bo pamiętajmy o tym, że klimat się nam zmienia. Zresztą premier był kilka godzin temu też w zalanych terenach Polski. Widzimy, że klimat się zmienia, ale przy zmianach klimatu, szanowni państwo, występują miejsca, gdzie brakuje nam wody, bo gospodarka wodna w Polsce jest daleko za gospodarkami nawet w krajach afrykańskich, takich jak Egipt. I w związku z tym apelowaliśmy również, żeby
na takie cele znalazły się pieniądze, bo uważamy, że zabezpieczenie, to podstawowe zabezpieczenie w wodę jest podstawowym zabezpieczeniem pod kątem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Kto tutaj znalazł się na sali? No bo media uczestniczyć nie mogły, więc jesteśmy ciekawi tego, czy to byli sami samorządowcy, czy też mieszkańcy? Nie, byli też mieszkańcy, byli też sołtysi, byli też parlamentarzyści, no i oczywiście wiele wójtów, burmistrzów i prezydentów z całego województwa świętokrzyskiego i nie tylko. Premier zakończył jakimiś obietnicami dla Konecczyzny, może swoje wystąpienie? Premier obiecał, że na pewno jeśli chodzi o Konecczyznę, województwo świętokrzyskie jest mu bliskie, bo ze względu na to, że pochodzi stąd jego rodzina, i obiecał, że zrobi wszystko, żeby było więcej środków dla województwa świętokrzyskiego. To spotkanie było o tyle przydatne, że mieliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu z premierem, dyskusji o projektach, które dla samorządów są niezwykle ważne, które samorządowcy z województwa świętokrzyskiego będą chcieli składać w ramach programu inwestycji strategicznych Polskiego Ładu. Tych projektów, nad którymi pracują samorządy z województwa świętokrzyskiego, jest naprawdę wiele i myślę, że pan premier mógł zobaczyć w Końskich skalę potrzeb, z jakimi mamy do czynienia w naszym województwie. Przedstawił też skalę możliwości? Pan premier powiedział o tym, jakie środki będą przeznaczone na program inwestycji strategicznych w tym rozdaniu i w kolejnych latach. Są to bardzo duże środki, na które oczywiście wszyscy wychodzący z tej sali bardzo liczą. Następnie rządowa karawana odjechała do starostwa powiatowego. Tam Mateusz Morawiecki udzielił wywiadów wyłącznie mediom publicznym, a następnie odjechał dalej do Radomska w województwie łódzkim. Przy starostwie żegnali go działacze, zarząd powiatu koneckiego, kilku mieszkańców, ale i przedstawiciele lotnej brygady opozycji, którzy urządzili tam mini happening.